Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy dzień. Zaczynamy od zakupów w Dino. Może tak, dzisiejszego vloga. Tak zaczynamy właśnie. To jest, słuchajcie, bardzo dobra woda. Ona nie ma w sobie cukru, nie ma też słodzików, jest bez kalorii. Polecam Wam serdecznie. Jest jeszcze smak cytrynowy. Natomiast w Dino ostatnio u nas go nie ma. Jest tylko granat i malina. Także to jest polecanko. Nie robię dzisiaj food haulu, ale chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo biegłam jeszcze na chwilę do Biedronki. Słuchajcie, w Dino między innymi wzięliśmy na przykład nawóz uniwersalny. Krzysiek wziął tutaj jakieś rękawice. Natomiast słuchajcie, w Biedronce były szparagi. Widziałam już w Lidlu, ale chyba po 24 zł ostatnio, gdzieś mi się tam rzuciły. Ja jestem ogromną fanką szparagów i dzisiaj w Biedronce, Boże czy jasna, pobiegłam po ten ulubiony chlebek Leosia jeszcze. Kupiłam szparagi. 7,99 zł, także Jezuniu, jak ja uwielbiam szparagi, nie mogłam się ich doczekać. No i słuchajcie, jeszcze w Biedronce skończył mi się mój płyn micelarny. No i tak patrzę, kurczę, biorę. No i wzięłam, słuchajcie, za 19,99 był, ale potem patrzę dalej, większy i 21,99. Także taka promocja. Jeżeli szukacie płynu Garniera, używacie i lubicie, no to polecam, bo fajna promocja. I jeszcze w Biedronce, słuchajcie, właśnie wzięłam szparagi, płyn micelarny, chlebek i wzięłam Nelci majteczki z psim patrolem. Zobaczcie, takie. Już będzie miała, wiecie, na przyszłość, jak to się mówi. Także majteczki z psim patrolem. No i dobra, teraz się biorę za rozpakowywanie zakupów. Ale właśnie chciałam Wam powiedzieć o tym, że w Biedrze szparagi i płyn micelarny w fajnej cenie. A jeżeli macie fanów psiego patrola, dla dziewczynek i dla chłopców takie fajne majteczki są dostępne w Biedronce. Zobaczcie, kochani, pięknie już zmieniłam pościel, pachnąca, mięciutka, świeżutka. I to jest ta pościel Sinsay, którą zawsze Wam polecam. Ona jest 100% bawełniana i jest po prostu rewelacyjna. Uwielbiamy te pościele, mamy ich kilka, także ja polecam. U nas się sprawdzają świetnie. Ciągnik z przyczepką, oh yeah. Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Mamy sobotę, deszczową sobotę, pochmurną sobotę. My właśnie wychodzimy z domu, więc tylko stwierdziłam, że na chwilkę się do Was odezwę. Plan jest taki, że tak, odwozimy teraz Leo do kolegi, do drugiego kolegi, także dzisiaj Leo będzie miał super fajną sobotę, zresztą tak jak w zeszłym tygodniu, więc odwozimy Leosia. Później jedziemy do Białegostoku, muszę zjechać do galerii, do Media Expert, odebrać prezent, który zamówiłam Nelci na urodziny, także podskoczymy do galerii na chwilkę. Później jedziemy do mojej Kasi na paznokcie, to już będą, wiecie, paznokcie, które sobie zrobię przed wyjazdem, już na święta. Zdziwicie się pewnie, pokażę Wam na jaki kolor, zobaczcie w ogóle jakie one są piękne, długie, naturalne. Bardzo się cieszę, że na takie paznokcie się zdecydowałam, także do Kasi. Później jeszcze kilka dosłownie rzeczy spożywczych, dosłownie garstka, jakieś, wiecie, tam jogurty dzieciaczkom i wracamy do domu. Chcieliśmy coś dzisiaj podziałać w ogrodzie, przynajmniej Krzysiek. Ja mam dzisiaj w planie zrobić może i zupkę, i drugie danie i chcę zrobić sobie jakieś dobre, słuchajcie, smoothie, myślę, pomarańcza, grapefruit, woda. Coś takiego, także może trochę szpinaku, zobaczymy. Także taki jest plan, Krzysiek chciał troszeczkę wskoczyć do ogrodu i coś tam podziałać, natomiast pogoda cały czas od rana pada, szaro, buro i ponuro, więc mam nadzieję, że może troszeczkę się przejaśni po południu. Trochę nam też zmieniły się plany co do naszego wyjazdu. Sebastian, słuchajcie, też zmienił mi wizytę ze środy na czwartek. Także już możecie tutaj wnioskować, że w czwartek nie pojedziemy, a pojedziemy innego dnia, ale o tym wszystkim opowiem Wam też w dzisiejszym vlogu. Także zapraszam serdecznie do oglądania, lecimy, życzę przyjemnego oglądania, kochani. Dobra, słuchajcie, prezent odebrany. Pani jeszcze mi ofoliowała, żeby mi tu Nelcia nie zaglądała i nie zobaczyła, co jest w środku, bo czeka z Krzyśkiem. Także misja wykonana. Gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what
about your feelings. The city's screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right. Moi drodzy, jesteśmy już w domu, już wam pokazuję moje paznokcie. Tak, Nelcia dała mi swój taki piękny pierścionek, one w ogóle są z Dealsa, ale zobaczcie, jakie są piękne, pastelowe. I słuchajcie, paznokcie, takie sobie zrobiłam, pod tą bluzkę, zobaczcie. No piękny jest ten kolor, ja już ostatnio jak byłam u Kasi, to tak się na niego czaiłam. No i dzisiaj przyszedł ten czas i zrobiłam sobie takie piękne, zielone paznokcie. Słuchajcie, jeżeli chodzi... Pewnie się zdziwicie, bo ja wam kiedyś mówiłam, że ja tak za zielonym nie za bardzo przepadam. Natomiast, no wiecie, czasem kobieta zmienną jest. Bardzo często o tym mówię. No słuchajcie, pogoda się nie poprawiła. No niestety, nie poprawiła się. Dalej jest brzydko. My coś sobie teraz przekąsimy. Później zrobię obiad. Będę robiła kurczaka w takim sosie śmietanowym z koperkiem. Do tego sałaty ze szczypiorem. Więc teraz coś sobie tak na szybko tylko przekąsimy, później Krzysiek pojedzie po Leo, u Kasi to zawsze fajnie jest, wypiliśmy sobie kawkę, porozmawialiśmy, także bardzo szybko czas minął, w ogóle Kasia bardzo szybko mi te hybrydy robi, mega, mega, mega szybko. Kilka rzeczy dosłownie kupiliśmy i wiecie co kupiłam? Ogórki małosolne. Ostatnio mówiłam wam, że już mam taką ochotę na ogórki małosolne, ale jeszcze trzeba poczekać i dzisiaj zrobiliśmy takie mini zakupy spożywcze właśnie z Połem. I słuchajcie, były ogórki małosolne, mało tego, z mojej ulubionej firmy, moje ulubione, także wzięłam od razu dwa opakowania, także na pewno tego ogórka spałaszuję, bo mam na niego ogromną ochotę. Tak jak wam mówiłam, pogoda niestety wciąż taka sama, cały czas taka sama, cały czas pada. A Krzysiek jeszcze ma taką cichą nadzieję, że się rozpogodzi i pójdzie trochę do ogrodu, bo tam chce jeszcze poprzycinać coś, ale coś tam, wiecie, jak to jest w ogrodzie, zawsze znajdzie się praca. No, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, od rana pada non-stop, bez przerwy, więc nie wiem, czy to się zmieni. Zobaczymy. Zobaczcie, to są te ogórki małosolne, dokładnie te, no, pychota, to są moje ulubione. Przyniosłam też dzisiaj moje kryształy z biura, bo te kryształy akurat cały czas miałam, słuchajcie, w biurze i to są takie moje nowości i one nie są od Kariny, kupione w innym miejscu, ale też zobaczcie, są przepiękne i tutaj jeszcze mam takie malutkie, zobaczcie, malutki ametyst i ten lodowy jeszcze, także coś tutaj... kombinować zaczęłam z kryształami. Wydaje mi się, że fajniej wyglądają, jak są wszystkie po prostu w jednym miejscu. Także te przyniosłam ze swojego pokoju tutaj do sypialni. Ale piękny, on jest piękny. No i słuchajcie, przyszedł czas, aby pożegnać się z hiacyntami. Dokładnie tydzień mieliśmy je. O matko, co tutaj się wydarzyło. Także super, bardzo jestem zadowolona. Mega. Także dziś się pożegnamy i słuchajcie, zobaczcie co ja tutaj jeszcze mam, to za chwilkę wam pokażę. Przypomniało mi się, że mam jeszcze ten piękny wieniec, my go kiedyś mieliśmy w naszym sklepie, ale to chyba kilka jajeczek odpadło, zaraz sobie sprawdzimy, no i gdzieś go będzie trzeba powiesić. Zawołałam Krzysztofa, jestem. Bo stwierdziłam, że coś mówiłem do Krzyśka, ty dawno się nie odzywałeś w ogóle. Zaraz tu będą myśleć, gdzie Krzysiek przepadł, co on się nie odzywa. Przepadłem, nie, ja zawsze jestem, cały czas jestem, także chciałem się z wami przywitać w sumie, tak? No dzisiaj chyba się jeszcze nie witałeś. Przekrzyczałem gdzieś tam. Nie, może. Machałeś, nie. Machałeś, tak, tylko. Tak, machałeś tylko, no. Także witam was wszystkich oficjalnie. Co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, że nie wiem, mówiłaś już o tych zmianach troszeczkę. Tak, tak? Mamy nagłą zmianę planów z naszym związanym, tak, z naszym nie wyjazdem. Duże, nie, duże. Jeden dzień opóźnienia mamy, bo to tak, masz mamy tam jeden pracy. Dzień opóźnienia, przełożyliśmy wszystko o jeden dzień, ale w sumie wyszło to nam na lepsze. Mhm. Bo wracamy tak jakby jeden dzień później na spokojnie. Także to jest to.
Drugie to jest co? Pogoda. No niestety, jest ciemno, nie wiem czy widać, w sumie nie widać, że u nas jest ciemno. Nie, bo siedzimy centralnie tutaj przed na oknem. Wprost, tak, na wprost tutaj jest... okna, no. Ale jest ciemno, pochmurno, dzisiaj deszcz pada cały dzień. No właśnie mówiłam niestety, już. Niestety tak, że... niestety nic nie mogę porobić. Tak, że właśnie pogoda pokrzyżowała ci plany. Ale też nie można nic porobić na zewnątrz, ale można dużo zrobić rzeczy w domu, więc bierzemy się do pracy. Ja się zaraz jeszcze coś porobimy, rano też troszeczkę posprzątaliśmy, jeszcze Krzysiek, tak jak wam mówiłam, w międzyczasie pojedzie po Leo, ale tak. Jeszcze co wam chciałam powiedzieć, że my zazwyczaj to tacy jesteśmy, że święta w domu, no nie? Wielkanoc, no tak, Boże tak. Narodzenie, a w tym roku chcieliśmy właśnie spróbować czegoś innego. No, więc jedziemy i tak jak mówię, nam troszeczkę, jeden dzień nam się po prostu przesunął, no tak. Ale fajnie, bo gdybyśmy pojechali, słuchajcie, w czwartek późnym, po południu, a no to byśmy musieli wracać w pierwszy dzień świąt, tak. Śmigus dyngus, jakoś tam po śniadaniu, a tak dwa dni świąt będzie laby, dokładnie. Wracamy w ogóle we wtorek, czyli w naszą rocznicę ślubu oficjalnie, tak. I w urodziny Nelci. I lepiej. I fajnie, tak. I tak w sobotę robimy imprezkę, robimy urodzinki Nelci w sobotę. Dokładnie. Z naszą rocznicą to tam jeszcze pomyślimy, jaki mamy plan. Natomiast to jest to, co chciałam powiedzieć. Aha, i dzisiaj będziemy jeszcze zamawiać catering. Znalazłam dwie fajne restauracje właśnie w Pucku, które robią catering wielkanocny, więc dzisiaj musimy do tego przysiąść. Zaraz sobie przejrzymy, przejrzeć, tak, ten catering. No i chcemy zobaczyć, gdzie w okolicach, jeżeli jesteście z okolic Pucka, gdzieś tam, to dajcie nam koniecznie znać, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, dokładnie. Bo też chcielibyśmy się gdzieś ja tam ja w sumie też wieczorem mam, jak nie, to może jutro sobie w niedzielę na spokojnie porozglądam. Zglądam się po okolicy, zobaczę gdzie tam, no bo na pewno gdzieś można dojechać. Starnia, Reda tak, chyba. Tak. Więc troszeczkę sobie pojeździmy, także jutro na spokojnie sobie pooglądam okolicę. I posprawdzamy gdzie, ale jeżeli wy macie jakiś fajny pomysł. Tak, czy fajne gdzie... miejsca, tak, czy fajne miejsca, koniecznie dawajcie nam znać. Dokładnie. No. Dobra, to my lecimy dalej, ja się zabieram za obiad. Ja chyba skoczę po Leo i będę miał wolne. Tak, no. To tak zrobimy. I co, ja jadę obiadu, Krzysiek po Leosia. I mija dzień. I mija sobota, tak nam dzisiaj. Ale szybko udało nam się wszystko załatwić, poogarniać. Bardzo. I jesteśmy znowu na miejscu. Teraz długo widno, to wiesz, też zupełnie inaczej, tak. Nie? No. Urywa mi rękę. Dobra, urywa mu rękę. Także to tyle, kochani. To tyle, kochani. Do zobaczenia potem. No. Tak, do zobaczenia później. Słuchajcie, ja właśnie jeszcze nagrywałam Insta Stories ze świecami od Bath & Body Works. Zobaczcie, przyszły do mnie takie piękne nowości. I słuchajcie, jeszcze się załapiecie, dlatego że do drugiego, czyli jak oglądacie do dzisiaj, świece trzyknotowe zamiast 139 zł, 69 zł. Zobaczcie, ta do mnie aż krzyczy, Amethyst Dreams. Natomiast chyba zaraz sobie odpalimy te... A, tak. Ta pójdzie na pierwszy strzał. Chyba wam też nie pokazywałam. Zobaczcie, jaką Nelcia piękną palemkę zrobiła. Trzeba było przynieść na przykład bazie, bukszpan, jakieś bibułki, wstążeczki i Nelcia zaniosła i bazie, i bukszpan, i wiele innych rzeczy. Ale zobaczcie, jaką piękną palemkę zrobiła. No powiem wam, że śliczna palemka. Piękna.